Bezpieczeństwo online. Bezpieczeństwo aplikacji. Aplikacja to ogólna nazwa oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych. Zazwyczaj jest pobierana na urządzenie do tego przystosowane – smartfon, tablet, komputer. Gama oferowanych aplikacji jest coraz szersza. Ich twórcy już dawno zauważyli ogromny potencjał rynkowy aplikacji skierowanych do dzieci i młodzieży. Grupa ta szczególnie zainteresowana jest oczywiście aplikacjami, które umożliwiają dostęp do gier, do portali społecznościowych, filmów czy muzyki. Aplikacje często odwołują się do różnych informacji zapisanych w urządzeniu. Są to kontakty, zdjęcia, hasła, geolokalizacja. Czasem też proszą o inne dane, zupełnie niezwiązane ze specyfiką aplikacji, na przykład dane osobowe. Istnieją aplikacje płatne i bezpłatne. Te drugie są naturalnie szczególnie kuszące, ale musimy pamiętać o tym, że ich twórcy często czerpią zyski z reklam wyświetlanych w trakcie korzystania z oprogramowania. Mogą to być niegroźne, choć irytujące banery reklamowe, ale mogą to być również linki do ofert z zakamuflowanymi opłatami. Najczęściej ściąganymi na smartfona aplikacjami są gry. Wiele z nich żąda podania wrażliwych danych i ściąga opłaty za dodatkowe funkcjonalności. Mechanizm naciągania finansowego polega na tym, że wcześniej, nim taka gra zostanie uruchomiona, bezwzględnie jej użytkownik musi podać numer ważnej karty kredytowej. I podaje numer karty kredytowej z odpowiednią identyfikacją i on jest. I mamy gwarancję. Nie będziemy brali od ciebie pieniędzy i jest wyszczególnione za co. Ale nie jest wymienionych parę rzeczy za to. Będą brali pieniądze i jak się kliknie, pojechał. Innym zagrożeniem związanym z aplikacjami są nieodpowiednie dla młodych użytkowników treści zawierające na przykład wulgaryzmy, przemoc, erotykę, reklamy portali randkowych, reklamy produktów dla dorosłych. Należy zachować zdrowy rozsądek przy instalowaniu takich aplikacji. Jak w przypadku wyboru sklepów online, sugerujmy się jednak opiniami innych osób, które mogą tutaj recenzować takie aplikacje. Patrzmy też, czy nie są to aplikacje świeżo dopiero umieszczone w sklepie, czyli będzie mała ilość pobrań. Pamiętaj, zanim zainstalujesz aplikację, przeczytaj jej opis i zapoznaj się z recenzjami użytkowników. Rozważ wyłączenie możliwości zakupu w aplikacjach. Uważaj na aplikacje żądające podania wielu danych osobowych lub dostępu do wielu zasobów urządzenia mobilnego. Instaluj aplikacje pochodzące z oficjalnych sklepów. Zabezpiecz urządzenia mobilne hasłem. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Zanim zainstalujesz aplikację, zastanów się, czy naprawdę jej potrzebujesz. Co jakiś czas rób przegląd aplikacji na Twoim smartfonie i usuwaj te, których nie używasz. Korzystaj z technologii rozsądnie i świadomie. Twoje cyberbezpieczeństwo zależy przede wszystkim od Ciebie.